Powiedzieć, że jest rzeźko, to jak nie powiedzieć nic. Właśnie się zaczął długi weekend, jest sobota, godzina 8 rano. 2 stopnie, odczuwalne minus 1. A ja się kieruję w kierunku dworca w Katowicach. Czemu dworca? No bo wszystkie trasy w Garminie, które mam zapisane, kończą się i zaczynają pod domem. Nie ma kierunku, którego bym nie zwiedził. Tych tras chyba już było 60 w każdą stronę. Starałem się, by każda była inna, ale pomysły się skończyły. Wpakuję rower do pociągu. Pojedziemy do jednego znanego miejsca. Zobaczycie. I wrócę stamtąd oficjalną trasą rowerową, taką velostradą. Rękawiczki to zwykłe rękawiczki, takie militarne, czy jak to się nazywa, taktyczne, o. Ale chyba czas zainwestować w jakieś zimowe, bo ciągnie po rękach, ciągnie. No to jesteśmy pół godziny przed czasem. 33, czarna kawa? Dziękuję. Chyba wybrałem nie to wejście, bo tutaj nie ma nic dla rowerów. Trzeba uważać. Szczęście nie mam dzisiaj ciężkich sakw. To jest miejsce dla rowerów, w tym miejscu właśnie. Jakoś muszę. Teraz pytanie, czy ja mogę jakoś stąd wyjść nie przez galerię? Dobra, wydostałem się. Co to ma być? Gdzie to są jakieś ścieżki rowerowe? No kto by pomyślał, Floriańską nie można na rowerze. No w sumie słusznie, nie? No to jest rynek w Krakowie. Mamy to. Fuj, śmierdzi koniem. No to jestem na rynku w Krakowie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy jechałem pociągiem z rowerem, ale pierwszy raz w tak ciężkich warunkach. Chodzi o tłum ludzi. Wcześniej to był cały wagon, takie pół wagonu przeznaczone na dział z rowerami. Teraz dosłownie trzy wieszaki tam, gdzie byłem. Nie wiem, może po prostu się sezon letni skończył i ludzie już nie jeżdżą z rowerami, więc miejsca, które oni proponują, to są takie skąpe, no ale masa studentów dojeżdżała, nie? Także nie było łatwo. Dzisiejsza podróż na pewno nie należała do jednej z najprzyjemniejszych, na szczęście tylko godzina, więc jakoś to się dało radę przeżyć. Turystów to jest masa, ścieżek rowerowych mało, dużo zakazów nawet dla rowerów. Floriańską nie można rowerem jechać, też mnie to zaskoczyło, ale słusznie, bo tam jednak tłumy chodzą, także czas coś zjeść, może zapiekanki na Kazimierzu, nie wiem, zobaczę. Nakaz jazdy w prawo, ale nie dotyczy rowerów. A dobra, tu jest ścieżka. Pierwszy raz widzę ścieżkę rowerową w Krakowie. No to przed nami plac nowy, słynny okrąglak z zapiekankami. Żebym jeszcze wiedział, które to są, nie? Krakowską poproszę jedną. Duża czy mała? A jakie to są wielkości? Duża to zwykła, taka mała to kurwa. To duża. To jest duża, tak? Mała. Małą. No to mamy tam słynną zapiekankę. Najważniejsza atrakcja w Krakowie zaliczona. No i zaraz będzie można jechać dalej, a cel na dzisiaj to zaliczenie wiślanej trasy rowerowej, czyli trasy łączącej ze sobą
przecinającej praktycznie całe województwo Małopolskie. My dojedziemy nią do Oświęcimia, a potem już do domu. Wiślana trasa rowerowa do Oświęcimia. Jedź 135 km i tak nawigujmy do początku trasy. Długa była ta ścieżka. No to pode mną Wisła. Zaraz wjeżdżamy na ten wiślany szlak rowerowy. Przepraszam, nie wiślany, wiślana trasa rowerowa. WTR w skrócie. No i małopolski odcinek planowany na 232 km, ukończony jest 210. Łączy ze sobą Jawiszowice, gmina w województwie śląskim, ze Szczucinem, gmina w województwie świętokrzyskim. Więc przebiega przez całe województwo małopolskie. Ja startuję w Krakowie i z tej trasy będę zjeżdżał gdzieś w Oświęcimiu. Jest to około 100 km, a potem już z Oświęcimia do domu jakieś 35. No, także gdzieś tu trzeba poszukać startu. Tu przed nami na wzgórzu, to co widać, to jest opactwo benedyktynów w Tyńcu. Ładne skałki tutaj po lewej, Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na północ od Krakowa jest tego więcej. No ale to się w sumie takie góry, skałki, przepraszam, rozciągają między Krakowem a Częstochową właśnie. O, browar tyniecki, tarasy tynieckie. No i gdzie teraz? Aha! Las referencyjny, Grodzisko. Ej, ładne! O. No to właśnie przejeżdżamy z południowego brzegu Wisły. A nie, to nie jest Wisła. Skawinka. To gdzie myśmy Wisłę zgubili? Oświęcim 65 km, no i to jest mój cel na dzisiaj, potem skręcam w prawo do domu, a Wisła 160, no bo tak, docelowo ta cała trasa ma biegnąć od Wisły nad Polskie Morze i ma mieć 1200 km. Chyba w dwóch czy trzech województwach na razie jest wykończona, tak jak tu w Małopolskim, no ale z tego co wiem, to odcinek chyba z Wisły, samego miasta Wisła, nie jest jeszcze połączony bezstratnie, że tak powiem, z tym odcinkiem małopolskim tutaj. To są jakieś duże przerwy, które dopiero będą pokrywane ścieżkami rowerowymi. To co tam widać? O, to jest prom, który przeprawa promowa przez rzekę. No i w pierwszej kolejności właśnie tu chciałem dojechać rowerem z domu, przeprawić się na drugą stronę i wrócić. No tylko, że sam fakt, że to jest prom, nie wiem czy czynne, nigdy promem nie przeprawiałem się. Mnie troszkę odstraszyło tego pomysłu, a mostu tutaj daleko nie ma ani w jedną, ani w drugą stronę. No i to wtedy narodził się pomysł, żeby jednak w jedną stronę dojechać pociągiem, a potem całą trasę z Krakowa wrócić. No bo przynajmniej dzięki temu miałem okazję Kraków zobaczyć, tak? No, a dojechać w jedną stronę do Krakowa i wrócić jeszcze inną trasą, to by było jakieś 270-280 km. No, nie na moją kondycję dzisiaj, nie na tak krótki dzień i tak zimno. Jednokierunkowa droga dla rowerów. Ci z przeciwnej strony powinni górą objechać. No, wąsko jest, ale ciekawe jak tu często w lato się wypadki zdarzają, bo jednak na pewno nie wszyscy przestrzegają. Jakie te owieczki brudne. No to tu mamy kilka szlaków. Rowerowy szlak Doliny Karpia.
zapora wodna w Łączanach, Łączany. Nie, no to wygląda obiecująco. Miejsce przyjazne rowerzystom. Ja bym się o ten podpłomyk alzacki. Tak. Kartą można wchodzić? Super. Jak dobrze widziałem, to się nazywa Bosch i Bar przy Cupni. Knajpka przyjazna rowerzystom. No co mam powiedzieć, bardzo dobry podpłomyk. Taka słowiańska pizza, nie? No, ale działają cały rok, mimo że rowerzystów już nie ma o tej porze roku za wielu, bo dowożą jedzenie. Ej, no ale ten bukowy las to robi robota, nie? Fajnie to wygląda, kurde. Ej, a tu kolejna przeprawa promowa. 76 km właśnie minęło. Tak dobrze liczę, to jest to połowa trasy dzisiejszej całej. Łącznie z tym odcinkiem rano, Górna Śląska, Katowice. Zachód słońca coraz bliżej, więc wychodzi na to, że druga połowa będzie głównie w ciemności. Chociaż wcale nie jest tak późno. Słońca dzisiaj nie widziałem. Mega fajnie, że mimo tych budów odbywających się i robót drogowych w paru miejscach, to zachowali przejazd dla rowerzystów. Fajnie to na mapie wygląda. Widać, że będę tym wałem jechał. Ale gdzieś tam daleko muszę zawrócić. Ciekawe, czy szybciej byłbym, jakbym spróbował tutaj z rowerem na plecach przebiec przez ten rów. No i jestem po drugiej stronie. Jestem na południe od Oświęcimia. W sumie dotarłem do Oświęcimia. 88 km velostradą za mną. Tam ładnie widać velostradę, która za mną biegła. No i do domu zostało mi 58 km i w tym momencie moje drogi z wiślaną trasą rowerową się rozchodzą, ponieważ ona biegnie tam, a ja skręcam w kierunku północnym Rudy Śląskiej przez Katowice jakoś na wschód od Tychów. Jak oceniam? Monotonna. Jednak takie wały, jak tutaj widać, to było chyba 75% drogi. I to się strasznie dłużyło. Jeszcze ta pora roku, gdzie nie spotkałem żadnego rowerzysty, no nudna troszkę. W lato na pewno ciekawsza. Ale jeszcze tu wrócę. Jest godzina 16:45. A ja jadę już w całkowitych ciemnościach, czego się nie spodziewałem. I teraz no, mam tylko nadzieję, że mnie szlak, który sobie sam ustawiłem, nie poprowadzi w las. Bo jest tak mroczno, ponuro, zimno i mglisto się robi, że chyba nie będę miał odwagi wjechać w las samemu. Żabka wiążnie. Kiedyś już tu byłem, ale nie wiem kiedy. Jakoś ta droga robi wrażenie. Jest trochę klimat Stranger Things, co? Tak na potwierdzenie moich słów, że trochę jest klimat Stranger Things, to na to chciałem zwrócić uwagę. Jakiś komin unoszący się w mgle nad drogą. Fajnie to wygląda. No i jednak nawigacja mnie wpędziła w las. A miałem nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wiecie, oficjalnie to ja nie chcę przez las, bo mi średnia prędkość spadnie i wyniki, i liczby się nie będą zgadzać, bo tu teren trudniejszy. A tak naprawdę jestem obsrany. Super. Kapliczka ze zwyczajami w środku lasu. Tak. Żeby więcej klimatu było. Jest chwila po godzinie 7, ja właśnie wjechałem do Rudy Śląskiej. Przede mną jeszcze 12 km do domu, 143 za mną. Czyli będzie tak jak mówiłem, 155 km. To chyba mój ostatni
filmik, ujęcie z tej wycieczki. I powiem mi co odkrywczego, jak było, fajnie. Czy powtórzę, powtórzę, ale jak będzie trochę cieplej. Ja to nawet chciałbym kiedyś spróbować tą Velostradę od Wisły do Krakowa lub dalej. Na pewno w drugą stronę troszkę łatwiej, bo bardziej z górki. Ale fajna droga, naprawdę. Szkoda, że tu w okolicy Rudy Śląskiej nie mamy jakichś takich długich tras rowerowych. Niestety trzeba się oddalać, tak? Stąd, żeby gdziekolwiek trafić. No nic, dzięki za oglądanie, jeżeli ktokolwiek dotrwał do tego momentu. I do następnego. Elo.